Słuchajcie, teraz Wam szybciutko pokażę właśnie moje shoppingi. Jeszcze zostały nam leginsy, które też przymierzę Wam pokażę, ale to już może właśnie później. Już mi się nie chce, tak szczerze mówiąc, rozbierać. Pokażę Wam, co zakupiłam. Więc w moich ostatnich zakupach pojawił się kubek z Grexa. Duży, taki large, jak widzicie. O, przy mojej głowie Wam pokażę najlepiej. 2 funty. Nie wiem, czy to była promocja, nie wiem, o co chodzi, ale taki kubek możecie nabyć za 2 funty, a za free macie na. Czyli przy zakupie napoju jakiegoś gorącego za ten kubek płacicie tylko 2 funty i wtedy za napój nic nie płacicie. Także wziąłam sobie, bo do pracy jest fajny, picie mi nie będzie tak stygło, a w pracy często jest tak, że robimy sobie kawę, jak jest chwila wolna. Potem na przykład nagle jest busy i pijemy wszyscy zimne kawy. Zakupiłam wodę utlenioną, bo będzie mi być może potrzebna. Co chwilę przeczyszczę sobie jeszcze tą ranę. Pokażę Wam, jak to się tak goi. No średnio się goi, bo jak teraz jest naprawdę ok, mniej mnie też boli, no ale jak na przykład przychodzi co do czego, trzeba coś dźwignąć, to ona się czasami otwiera i to jest ten myk, to jest ten minus. Także do przeczyszczania za każdym razem. Dalej zakupiłam sobie kolejny zestaw, słuchajcie, plastrów tych takich właśnie ściągających, no ale u mnie one się coś słabo sprawdzają, to nie jest chyba dobre miejsce, to miejsce się poci, to miejsce jest narażane na wiele ucisków, nacisków i tak dalej. Mi się one odklejają, co prawda, no ale dokupiłam jeszcze jedno, bo łatwiej mi w tych plastrach chodzić niż w tych. Tutaj mam paragon. I dwie ostatnie rzeczy, jedna z przeceny, słuchajcie, mega się cieszę, że na nią trafiłam, bo ja pamiętam, że one nie były tanie i chciałam kiedyś spróbować, ale mówię za słuchajcie, jak się to, nie dezodorant, tylko antyperspirant, który jest pod pachy, dawać, słuchaj, on jest w kremie, dawać za niego tam chyba 6 czy 7 funtów, to trochę przesada i to jest właśnie ten DAF, ta wersja jakaś, nawet nie wiem jaka, poczekajcie. Fresh Cucumber and Green Tea, czyli zielona herbata i ogórek. No i zaraz Wam pokażę, w jakiej ja kupiłam cenie. Więc on coś chyba kosztuje około jakoś, nie wiem, 4, 5 czy 6 funtów. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystko widać. Ja dałam za niego funt 50. Więc jak za funt 50, no to po prostu beautiful life. I bardzo dobry deal. Tak to wygląda. Pachnie super. Bardzo świeżo, bardzo ogórkowo. Ja zapach ogórka uwielbiam, zresztą to wiecie. I jak tylko czuję zapach ogórka, to mi się ciągle przypomina tuż mój ulubiony, którego dawno już nie widziałam. Uwielbiałam go i to był ten Wake Me Up chyba, albo Wake Up, coś takiego z Rimmela. Taki zielony i on był z ogórkiem. Uwielbiałam go używać. Zapach tego ogórka tutaj, jak się malowałyście, po prostu mistrzostwo świata. Myślę, że gdybym go jeszcze gdzieś znalazła, to bym go zakupiła. Po prostu z sentymentu. No ale mi nie będzie potrzebny, bo mam rzęsy, no ale do dolnych chociażby rzęs. Także to zakupiłam, ten antyperspirant, słuchajcie, w kremie. Za funt 50, więc super się cieszę. No i ostatnia rzecz, to już wiecie, że pokazywałam Wam, pytałam się, czy znacie. Nie wiem, pierwszy raz będę używać. Jeżeli ktoś z Was używał, to dajcie znać, jak u Was się to sprawdzało. Nie wiem, czy to jest jakaś nowość w tym roku, czy to już jest z tamtego roku. Także zakupiłam taki olejek, jego jest 200 ml, więc wiecie, że nie zabiorę tego w całości, więc muszę kupić pojemniczki i z chęcią zakupię pojemniczki, w które przeleję go sobie na 2 razy. Ładnie pachnie, zobaczymy. Zobaczymy po prostu, jak się sprawdzi na wakacjach. Jest to ten z 30 filtrem, z 30 i jest to ten przedłużający jakby kolor opalenizny, przedłużający czas i jest on z beta-karotenem. No i oczywiście pisze, że jest napisane, że przed użyciem wstrząsnąć. Także to jest jakieś takie właśnie olejkowe, w olejku, więc fajnie. Drugi był nawilżający, ale musiałabym brać aż 4 butelki. Chociaż nie wiem, czy się nie skuszę, bo może to są fajne produkty. Drugi był właśnie z kwasem hialuronowym i on by był fajny na dekolt tutaj. Bo wiecie, że tutaj to miejsce jest bardzo narażane tak w słońcu i ono się jakby najszybciej też starzeje, czyli szyja i dekolt tam się szybciej starzeje niż ogólnie reszta twarzy czy reszta ciała.
I nie wiem, czy nie pójdę jeszcze właśnie po ten z kwasem hialuronowym. One kosztują 10 funtów za butelkę, za 200 ml. Myślę, że jak na tą firmę, to jest to bardzo dobra cena, bo w tej samej cenie kupujemy jakieś Garnier, Sravnir, takie zwykłe drogeryjne. A tu mamy Vichy. Także bardzo się cieszę z tego produktu. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej się ucieszę, móc go testując dla Was. No i to jest wszystko. Teraz pokażę Wam szybkie zakupy z New Looka, których nie są tu wszystkie. Nie są tu wszystkie, bo Oli, jak mówię, już zaczęła nosić sobie spódniczkę, chyba już wzięła stąd, czy nie? Nie, spódniczki nie wzięła. Co stąd wzięła? Wzięła stąd, zaraz sobie przypomnę, co ona wzięła? Bluzkę tą czerwoną chyba i leginsy, tak. Dobra, już Wam pokazuję. Ja kupiłam sobie jeszcze w New Looku stanik, bardzo sportowy, przymierzyłam, bardzo ładnie leży, cudowny jest. Myślę, że mogłabym go zostawić troszeczkę nawet z tymi właśnie leginsami z Shein, nieważne, że to bordowe, to czerwone, ale mają emblematy te takie z gumą. Później zrobię sobie jakoś zdjęcie, to Wam jakoś może wstawię na Insta. Wybrałam rozmiar M. Cena tego staniczka to 11 funtów. Strasznie mi się spodobał, uwielbiam takie połączenie. Kojarzy mi się to troszeczkę z Calvinem Kleinem, tak stylowo. Bardzo, bardzo ładnie leży, polecam Wam serdecznie, zaglądajcie, bo naprawdę świetne są te staniki, świetne, bardzo mi się podobają. Także 11 funtów, pięknie leży, zrobię Wam zdjęcie, wstawię na Instagrama. Spódniczka Olivii wygląda tak, sama bym taką założyła Wam, powiem, bo one naprawdę są takie uniwersalne, do sportowego stroju, do eleganckiego. Ma tutaj taki pas, taki musztardowy z białym paskiem, w pasie, tak patrzę, czy to jest odpinane, czy jest tylko atrapa. Nie, jest odpinany, także pas jest tutaj odpinany, w sumie to nie wiem po co, ale okej. Tak wygląda ta spódniczka, super, mega się cieszę. Nie wiem już teraz, która to była cena, ale coś około chyba 10 funtów ta spódniczka kosztowała. Nie wiem, czy nie 9,99. Wiem, że odkładałam tu metki, ale teraz najstarsi górale nie wiedzą, które to było. Poczekajcie, to chyba jest to. 12-13 lat, zgadza się, 9,99. To jest z tej serii standard. Gdyby mi coś nie poleciało, to nie byłabym sobą. Ta 915 to jest ta młodzieżowa kolekcja. A tutaj mam metkę od czego? Sport Active. Z 15 na 6. A! Ta bluza chyba. No tak, przecież jeszcze bluzę kupiłam. Zapomniałam, widzicie? Ta bluza, w której zaczęłam nagrywać Wam filmik. Bardzo fajny materiał. Bardzo mięciutka, bardzo taka... No świetna jest. Bardzo, bardzo fajna, taka neonkowa, mięciusia, przyjemniusia do po prostu jeansów, do leggingsów, do wszystkiego. Więc to jest właśnie to, ona była o w tej takiej kolekcji, tak to wygląda i to jest z tej kolekcji Active, tam do ćwiczeń i w ogóle z 15 na 6 rozmiar S. 15 bym nie dała, 6 jak najbardziej, tak myślę, że każda z Was by dała. Więc to. Stado paragonów, metek i w ogóle. Ja zawsze trzymam, bo wiecie co, ja zawsze sprawdzam, ile mam punktów. No i kolejna rzecz to właśnie są leginsy, które Oli już na sobie ma, nosiła je. Są czarne z białym po boku paskiem, też jakieś 7 czy 8 funtów. I crop top czerwony z takimi tu kółeczkami metalowymi, srebrnymi, też chyba 8 czy 6 czy 7 funtów. No i jeansy. Jeansy, które po prostu przykuły moją uwagę bardzo. Lekko minimalnie, po prostu wysoki stan. Takie przetarte, gruby jeans, to jest ten taki porządny, to nie jest ten taki, co są teraz te takie jeginsy i tak dalej. Porządny, fajne przetarcia, kolor jest po prostu przepiękny, uwielbiam na wiosnę, lato kolor takiego jeansu. Jasny, po prostu idealny do wszystkiego, no, nie oddaje ta kamera, on jest po prostu taki błękitniutki, słuchajcie, fantastyczny jest ten jeans. Zobaczcie, takie pazury neonowe, coś fantastycznego. I one były z 22 na 11 na promce, jako jedyne je wynalazłam, nie miały metki, poszłam się pytać o cenę. No i to są tak fajnie poszczępione. Naprawdę Olivia wygląda fantastycznie. Mega się cieszę po prostu, że mi się udało ją nakłonić, namówić i że teraz naprawdę będzie miała fajne takie stylówy. No i co? I to by było wsio. Boję się, bo ten, słuchajcie, vlog będzie jak dla mnie jak tasiemiec, dla Was tym bardziej. Chyba Wam go podzielę na jakieś 3 części, bo tak mi się wydaje. Ja będę spadać, lecę dzisiaj jeszcze na brwi.
teraz właśnie na godzinę pierwszą lecę na brwi, zrobić hennej regulację i jak wrócę, to myślę, że przybędę dzisiaj właśnie do Was z live'em, z tym, który miałam przyjść wczoraj. Dzisiaj przyjdę, od razu Wam pokażę się po botoksie. Robiłam robione kurze łapki, jest ogromna poprawa dla mnie tutaj, ten obszar. Po prostu teraz nic tylko używać, słuchajcie, zobaczcie, tu jeszcze tylko będzie możliwość być może za 2 tygodnie, bo tak Pani nam powiedziała, to jest Pani pielęgniarka, więc super, w końcu nie kosmetyczka, bez obaw Pani, która pracuje, jest podpięta pod Narodowy Fundusz Zdrowia, jest pielęgniarką, pracuje też w szpitalu, więc naprawdę super zastrzyki, pierwsza klasa, nie tylko wyuczone poprzez szkolenia. No i jedziemy właśnie poprawić usta, robimy sobie po jednym jelitrze, bo te poprzednie u mnie jeszcze jako tako widać, natomiast słuchajcie, za stówę myślę, że nie takiego efektu się każdy by spodziewał, powinny być one ciut jakby pełniejsze. Ja ogólnie przez 4 lata już mam chyba 4 ml w ustach i nie wiem, czy ktoś by powiedział, że tyle mam. W ogóle nie wiem, czy ktoś, gdyby mnie zobaczył albo widzi mnie pierwszy raz, czy powie mi, że Aga, ty chyba robiłaś usta. Wydaje mi się, że nie. Że one są tak naturalnie zrobione, ale słuchajcie, no łącznie 400, ponad 500 funtów na same usta, to powinnam naprawdę mieć efekt widoczny gołym okiem. Wiem, że widać od tego stanu, w którym poszłam pierwszy raz, że tam wtedy, wiecie, ja miałam bardzo małe, bardzo wąskie te usta i niewidoczne, ale słuchajcie, no 4 ml, wiem, że są dziewczyny, które po 4 ml to mają po prostu usta z sióstr Godlewskich. Także nie takiego efektu chcę, ale powinien on być większy. Więc poprawimy, Pani ta robi tutaj, słuchajcie, Juvedermem albo Revolaxem, więc to są dwa dobre kwasy. My miałyśmy robione kwasem Princess. Wśród kosmetyczek nie jest on zachwalany, jest to najsłabszy z kwasów, najkrócej się trzymający, więc jest takim jakby najmniejszym jakby stężeniem. Także zobaczymy, trzymajcie kciuki. No i od razu właśnie po 2 tygodniach Pani mówi, że jak coś będzie trzeba, to robi zawsze po 2 tygodniach poprawki, które są wliczone w cenę, więc ja myślę, że po prostu będzie u mnie jeszcze potrzeba gdzieś tutaj się wbicia, tak może po 2 razy i to będzie super efekt, naprawdę. Także bardzo się cieszę, że tą Panią znalazłyśmy, super miejsce, opowiem Wam o tym myślę, że podczas live, bo już nie chcę tu Was zagadywać. Spadam, dzisiaj przyjdę z live'em, tak jak mówię. No i co? No i odzywam się do Was całkiem niebawem, a ten vlog już zakończymy, resztę wszystkiego, co chcę Wam podopowiadać. Chciałabym zrobić jednak nie stacjonarnie, tylko na żywo, bo wtedy możecie pytać, ja mogę Wam odpowiadać na pytania i wolę zdecydowanie tą formę. Także tym akcentem ja się z Wami pożegnam. Serdecznie dziękuję za vloga, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Będzie rozłożone na 3 części, a przepraszam, jeszcze kolczyki. Jeszcze kolczyki kupiłam, sorry, zapomniałam. No, cała ja, słuchajcie. Takie wydawały mi się ładne, była 50% zniżka, z 5 na 2,50, no powiedzcie, żebyście nie wzięły, bardzo ładne, delikatne, także to już teraz wszystko. Dajcie znać, co myślicie o strojach, o wszystkim, o vlogu, czy Wam się podobał, czy chcecie vlogi, czy lepiej przychodzić z live'em, piszcie, komentujcie, jak najbardziej się udzielajcie, na tym mi najbardziej zależy, żebyście się udzielały, żeby była akcja, reakcja i tak dalej. Trzymajcie się cieplutko, pamiętajcie o zniżce też, wszystkie zniżki wypiszę Wam oczywiście w opisie pod filmem, jak i zarówno linki do strojów kąpielowych. Trzymajcie się, buziaki, pa jo!